No siema wszystkim, z tej strony Kelo4. Witam was w pierwszym odcinku z eventu naszego miesięcznego reakcji. No, o co będzie chodzić? O to będzie chodzić po prostu, że będziemy przez miesiąc, dzień w dzień wrzucać przynajmniej jedną reakcję na kanał. Mam nadzieję, że to się przyjmie. Ja chcę w jakiś tam sposób, wiecie, wynagrodzić wam za ten cały rok bycia na kanale. Chciałem zrobić event, nie wyszło z rank streamem, dlatego wpadłem na pomysł, że jeżeli nie można na streamie, to w sumie możemy na odcinku. Chuj, jak będą blokować, to będą blokować, tak? Ale przynajmniej wtedy będę wiedział, że to jest zablokowane, ma prawa autorskie i że na przykład z tego muszę zrezygnować. No i co? No i zaczynam ten event tak naprawdę, tak? Miesiąc z reakcjami. Od 15 do 15 będziemy się bawić i zwykłe materiały oczywiście będą się ukazywać, ale jeszcze przed ewentualnie tymi streamami z gier, czy ewentualnie przed odcinkami, po prostu będą kolejne reakcje. No i co? Myślę, że zaczynam losowanie. Bowiem jeszcze tylko, że odświeżyłem trochę wiedzę, wbiłem na label tak naprawdę Osaki in the house i tutaj też pododawałem piosenki, oczywiście Jagła także jest tutaj w tych propozycjach. No i co? I myślę, że możemy w takim razie zaczynać, więc start i uwaga, stop. I wygrał z tego co widzę tak naprawdę Kukon, wiecie, to losowanie tutaj jest średniej jakości czasami, ale no cóż, wygrał Kukon 35mm, więc ja klikam i widzimy się za chwilę. No dobra moi drodzy, jesteśmy z powrotem, ja mam nadzieję, że zaraz kamerka nie będzie odwalać, bo już sami widzicie, że światło jakoś dziwnie się odbija w niej. I co? No i oczywiście przesłuchujemy kawałek Kukona 35mm, gdzie na ficie występuje Louis Villain, Phunk'ill, chyba dobrze to powiedziałem. No i co? Utwór ma prawie 300 000 wyświetleń, wyszedł dokładnie 11 maja 2022 roku, więc to jest dość świeży utwór i widzę, że jest to z jakiegoś albumu jego. ROUGH N' GENTLE. Chyba dobrze go przeczytałem, więc no spoko. Mamy dokładnie, wiemy, że jest to z albumu i zobaczmy co jest napisane. Vox, czyli kto występuje, produkcją zajmowało się oczywiście 707. Album ROUGH N' GENTLE, wiesz, tu jest napisane, miksem, masteringiem zajmował się ENZU. Produkcją wykonawczą zajmował się Kamil Wysocki, label oczywiście Kukona Piękny Syf. I WVX, już mi to pewnie mówiliście 500 razy, ale ja znowu nie pamiętam, więc tym zajmował się Fuck My Parrot. Chyba dobrze to wypowiedziałem. No dobra, myślę, że nie ma co tutaj przedłużać, ja was witam w rozpoczęciu, tak naprawdę mówię tego eventu, gdzie teraz przez cały miesiąc będą pojawiać się odcinki. Pewnie też zauważyliście w sumie, że na dole mam zrobiony pasek, gdzie piszę zostaw suba, daj łapkę w górę, pisz propozycję nutki, oczywiście dodam ją do listy. I co? I tak naprawdę myślę, że możemy zaczynać. Zobaczymy co to będzie. A właśnie, za ten pasek. Wielki dzięki Boro, bo zapomniałem o tym powiedzieć, nie? O czym jak to leci? Najlepszym miejscu świata można zrobić słabe zdjęcie i najgorsze krajobrazy można dobrze wykadrować. Kręciłem się przy tych dupach, które miały spore wzięcie i bujałem się z typami, którzy zawsze mieli towar. Odkąd pieniądze są ciężkie, jakoś bardziej ważę słowa, bardziej czuję jak poważnie staje się to co robimy. Spory ruch, ale kurwa ani słowa, wszędzie czają się za nami, do zdjęcia rób głupie miny. No dobra, fajne wejście w picior ogólnie. No co, no otaczał się w kręgu bogactwa, tak naprawdę nieoszlifowanych dup, niesamowitych, ale no on musiał po prostu dorosnąć i sam teraz tutaj pisze w utworze, po prostu musiał z tego wyrosnąć, musiał tego zaznać, żeby wiedzieć z czym to się je. Ostrzej, nakręć mnie jeszcze bardziej ściemniaj. I tak nie wyjrzesz w nic, co tu widzę. Jasne, przecież tylko chciałem się rozerwać. Na strzępy rozdarty jestem, widzisz? No właśnie, za bardzo mu po prostu imprezy tego namieszały w głowie i no teraz po prostu łata te tak jakby dziury, nie wiem, straty, cierpienia. No po prostu musiał przejść ten okres w życiu, żeby wziąć i dorosnąć. Tylko smak tamtej chwili mnie tu trzyma. Jadę gdzieś w myślach, widzę jak wybuchasz. Cały czas zerkam, kiedy przelecimy ten ocean, aby w razie czego dali radę, kurwa, nas odszukać. Pytanie, czy to jest nawiązanie, że właśnie on dorósł i że... Nawet teraz nie wiem, czy Kukon ma jakąś dziewczynę, czy nie ma dziewczyny, ale to jest takie nawiązanie jakby, że no znalazł już tą i po prostu chce z nią pozwiedzać w sensie, nie? Po prostu na tej zasadzie, że chce zwiedzić z nią świat. Przynajmniej tyle zrozumiałem z tego aktualnego tekstu. Jeszcze cofnę dla pewności. Aha, no widzę gdzieś jak tego, widzisz gdzieś jak wyjeżdżam, w myślach wybucham. No to mniej więcej o to chodzi, że po prostu, no mówię, to jest moje rozumienie, pamiętajcie. Ja to odnoszę w ten sposób, że po prostu no wyjeżdża w trasę, a ta już się denerwuje, że znowu ją zostawia. Teraz zerkam, kiedy przelecimy ten ocean, aby w razie czego dali radę, kurwa, nas odszukać. Cały magazynek we mnie jak M5. Nieprzytomnie wbijasz się oczy witrynę. Czy naprawdę tak dużo kosztuje szczęście? Oddałbym wszystkie wersy za jedną dobrą godzinę. Wszystkie moje koleżanki są samotne. Wszystkie odmiany co palę są za mocne. Więc nieostrożnie byłoby mnie tu zostawić. Wszystko zaczęło się od światła i... Okej, i mamy pierwszą gościnę. I więc z tego co my... Z tego co mi zawsze każdy mówi, teraz nawija Louis Villain. Ja go nie słucham, więc nie mam pojęcia, czy to jest on, no ale wy mi pewnie napiszecie. Ruszyła taśma Starekiewicza 022. Tu gdzie brud na tych klatkach, skun w czarnych paczkach, ból, szafir, nafta. Ciemny pejzaż, a na nim czerwone szminki, sklejone serca albo urwane filmy. Nieproszeni goście, którzy przychodzą o 6:00, robią nam zdjęcia, ale nie proszą o uśmiech. W bagażniku rekwizyty, zebrała się ekipa i jedziemy coś zmontować. Kurwa, no fajnie to leci na razie ten gościu, ale tutaj troszkę nie pasował ten rym. Chyba że to ma jakiś głębszy sens, że potem to będzie odpowiadać, nie? Uwaga. Pisze do mnie jakaś bibi, przyjechała taksifa i okręci główna rola. Odpuliłem tych pacjentów, którzy są mili tylko jak są mieli. Ktoś ładuje 8 mm i może się tylko raz pomylić. Mam nadzieję, że utwór było dobrze słychać, jak coś to sorry. Cały magazynek we mnie jak M5. Nieprzytomnie wbijasz się oczy witrynę. Czy naprawdę tak dużo kosztuje szczęście? Oddałbym wszystkie wersy za jedną dobrą godzinę. Wszystkie moje koleżanki są samotne. Wszystkie odmiany co palę są za mocne. Więc nieostrożnie byłoby mnie tu zostawić. Łap promienie słońca. Okej. Ta, szczerze powiedziawszy, fajnie ta zwrotka Louisa leciała. Tutaj mamy znowu refren, już wiemy, że to jest refren Kukona tak naprawdę w tym utworze. No, na razie według mnie utwór jest średni, średnio mi się podoba, ale no, fajne są nawiązania, ale wydaje mi się, że czasami artyści po prostu nie wpasowują się w beat. To będzie teraz taki mixtape na tej zasadzie, że cały czas. Z tej perspektywy inaczej ziemia wygląda. Cały magazynek we mnie jak M5. Okej, i znowu, tak? Znowu refren. Nieprzytomnie wbijasz się oczy witrynę. Czy naprawdę tak dużo kosztuje szczęście? Oddałbym wszystkie wersy za jedną dobrą godzinę. Wszystkie moje koleżanki są samotne. Wszystkie odmiany co palę są za mocne. Więc nieostrożnie byłoby mnie tu zostawić. No, spodziewałem się czegoś lepszego, szczerze, no nie będę was okłamywał. No dobra, no utwór fajny jest do posłuchania, ale raczej nie wracałbym do niego. Ja Kukona kiedyś bardzo dużo słuchałem i uważałem, że jego styl nawijania w starych utworach był lepszy niż w tych. Teraz fajnie, bo faktycznie ma fajnych gości na albumie, ale dla mnie tak, utwór jest średni. Kukon poleciał średnio, Louis Villain poleciał średnio, Phunk'ill, nie wiem czy on nie był odpowiedni tylko za ten cały mix mastering. Nie wiem, jak go usłyszeliście, to dajcie znać, mówię, ja wszystkich artystów nie znam. No i co, ja wam bardzo dziękuję za reakcję, nie ma co tego tak naprawdę przedłużać, utwór jest dla mnie średniawy. I co, i oczywiście zostawiajcie suby na kanale, pamiętajcie, że staramy się w tym roku, do końca tego roku bić 500 subskrypcji, padajcie oczywiście na media społecznościowe, no i mam nadzieję, że w komentarzu zostawicie swoją jakąś propozycję nutki. Ja się z wami żegnam, nara! Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat. Ludzie wybijają mi rytm serca. Młodość palony Josh i potrzaskana butelka. Nikt nie pokazał nam drogi, dlatego zostaje skręcać. I niech lecą w naszą stronę kule bólu, tak jak paintball. Albo podziurawiam tułów, albo odbita piłeczka.